mniejszych miejsc, ja myślę, widokowych. No i tutaj jak... I patrzyliśmy się w ten kierunek i teraz patrzymy się na to. Ja wam powiedziałam, że kiedy przychodzą do tego zdania, to zdjęcie na niedzielę palmową zrobimy. Wyświetlimy, jak będzie. To za rok. Pokazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dobra, dziękuję. To ogród oliwny. Bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że to było w Getsemane. A tutaj brama złota, przez którą wejdzie Mesjasz. I wjechał również w dniu, który my nazywamy Niedzielą Palmową. Oto brama złota. Drzewo oliwne, to ma szczególnie w sobie. Mówi się, Arka Szynchemi Leetna, napisane w Starym Testamencie. Kiedy ja jestem stary, nie zostawiajcie mnie samego. Drzewo oliwne, ile będzie stare, jeżeli on... Biorę to. Bierasz to, tak? Nakręcasz tak? Tak, super, tak. Super. A jedna dziewczyna, to jest dziewczęca. Strasznie dziewczęca. To jest? I bardzo dziewczęcy. Tak. To wygląda. Na gałęka. Wiesz co, to kosmiczne, to chyba raz w życiu tylko takie coś się widzi.
ale oni nie wiedzą, kto jest między nimi, nawet trzymają taką tablicę.